Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Platforma Obywatelska przyspiesza z kampanią przeciwko życiu. Do Sejmu trafił projekt ustawy o tzw. aborcji na życzenie, a rząd, którego częścią są jeszcze PSL, Polska 2050 i Lewica, chce dostępu do pigułki wczesnoporonnej bez recepty. I to dla młodych, którym prawo nie pozwala dziś m.in. na zakup energetyków. W sprawie pigułki postkoitalnej, określanej jako dzień po, rząd przygotował projekt ustawy. Dostęp do niej bez recepty ma mieć młodzież powyżej 15 roku życia. Jest to rozwiązanie najbardziej powszechne w krajach Unii Europejskiej i umożliwi powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Nie jest prawdą, że preparat jest wyłącznie środkiem antykoncepcyjnym. Jego działanie jest podwójne, antykoncepcyjne i wczesnoporonne. Co oznacza, że pigułka, którą premier błędnie nazywa antykoncepcją awaryjną, prowadzi do śmierci dziecka, bo nie tylko hamuje proces owulacyjny, ale blokuje przyjęcie zarodka, czyli człowieka na wczesnym etapie rozwoju, wyjaśnia ksiądz profesor Piotr Kieniewicz z Zespołu Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Jeżeli w wyniku zbliżenia seksualnego dojdzie do zapłodnienia, to zastosowanie pigułki dzień po spowoduje, że zarodek nie będzie miał się gdzie zagnieździć. Oznacza to, że będzie skazany na śmierć. Zapowiedzi premier w sprawie preparatu przeciwko życiu towarzyszy kolejna. O procedowaniu projektu, który dąży do tzw. aborcji na życzenie do 12 tygodnia życia. Projekt, jaki zgłosiła Koalicja Obywatelska, jest w Sejmie. Marszałek Sejmu zapowiada kolejny, przygotowany przez Trzecią Drogę, ale każdy z nich ogranicza ochronę życia w Polsce. Nie będzie na pewno żadnego mrożenia, bez żadnej zwłoki. Będziemy realizowali tę całą procedurę w analiz Biura Legislacyjnego. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk ostrzega, że rządząca większość chce świadomie pchnąć Polskę w kierunku silnych emocji. To jest próba odwracania uwagi od spraw rzeczywiście, na przykład wejścia do prokuratury krajowej, próba siłowego zmiany prokuratury. Być może będą kolejne obszary przecież zapowiadane, Narodowy Bank Polski. My pytamy, co z deklaracjami PiS-u w sprawie ochrony życia od poczęcia, zwłaszcza po tym, jak partia głosowała, gdy w Sejmie pojawił się temat metody in vitro, a przecież nie ma in vitro bez śmierci. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w naszych szeregach był za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Przecież to słowo aborcja dokładnie to znaczy. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka już wcześniej podnosiło, że w Platformie są plany, jakie zagrażają dziś ochronie dzieci poczętych. Ochronie, którą rozszerzyło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Śmierć dzieci w 12 tygodniu życia to śmierć dzieci, których serce od dawna już bije. Dzieci, które chcą być przyjęte. Które będą już miały rozwinięte rączki, nóżki, serce i będą odczuwały ból. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przypomina, co robić, by chronić życie, i sięga po sprawdzoną strategię, realizowaną od kilkudziesięciu lat. Pierwsze to jest modlić się. Drugie, uczyć się. Trzecie, uczyć innych. Czwarte, pomagać. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego prawo chroni życie dzieci chorych i podejrzanych o choroby. Ze środowisk prawniczych płynie sprzeciw wobec działań władzy. Powstanie archiwum, w którym będą dokumentowane działania naruszające polski porządek prawny. Przeciw bezprawiu archiwum imienia mecenasa Władysława Siły Nowickiego to wspólna inicjatywa polskich prawników, którzy nie zgadzają się z działaniami władzy publicznej, wytykają jej bezprawie. Celem inicjatywy jest stworzenie archiwum, w którym będą dokumentowane niezgodne z prawem działania podjęte przez władze po 13 grudnia ubiegłego roku. Organizatorzy inicjatywy zapowiedzieli, że będą czekali również na zgłoszenia o naruszeniach władzy od obywateli. My, prawnicy polscy, ostrzegamy wszystkich łamiących prawo, popierających takie działania i podżegających do nich, że wszelkie takie działania zostaną udokumentowane w ten sposób, by osoby winne tych zachowań mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za ich czyny. Pod apelem podpisali się członek Trybunału Stanu profesor Jan Majchrowski, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, Ordo Iuris, Kolegium Suwerenności, Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem, Fundacja Instytut Sprawiedliwości, Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji oraz Sędziowie RP.
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na sympozjum Oblicza Dziennikarstwa podczas konferencji naukowej zaplanowanej na najbliższą sobotę z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Wybitni specjaliści podejmą aktualne tematy i problemy związane z funkcjonowaniem mediów. Transmisja wydarzenia na naszej antenie. Stój, zastanów się, jak wpływają na ciebie media. Dziennikarstwo to zawód zaufania publicznego, którego misją jest służba społeczeństwu. Jednak jak to wygląda w praktyce? Między innymi na to pytanie odpowiedzą specjaliści w dziedzinie mediów podczas sympozjum Oblicza Dziennikarstwa, które już w najbliższą sobotę odbędzie się w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziennikarze wskażą także na zagrożenia, z jakimi mierzą się w swoim zawodzie, związane przede wszystkim z ograniczeniami wolności słowa w naszym kraju. A w czym one się przejawiają i tak naprawdę w jaki sposób odbijają się na pracy zawodowej dziennikarzy, tych, którzy na co dzień zmagają się z tą właśnie niełatwą pracą. Niełatwą, ale jak dającą wiele satysfakcji. Mówi dyrektor Centrum Monitorowania Wolności Prasy dr Jolanta Hajdasz, jedna z prelegentów sympozjum. O problemach, z jakimi boryka się dziennikarz podejmujący trudne tematy i jak im zaradzić, opowie z kolei redaktor Anita Gargas. Opowiem też o tym, co spotyka dziennikarza w sądach. A więc rozmowa na temat mediów wobec wymiaru niesprawiedliwości. O obronie konserwatywnych wartości w świecie liberalnych mediów opowie redaktor Jakub Maciejewski, publicysta tygodnika Sieci i portalu W Polityce. Liberałowie wciskają nam bardzo często kit, spłaszczają obraz, zatajają niewygodne dla siebie sytuacje i przedstawiają nam płytką rzeczywistość. Czy tak mają wyglądać oblicza dziennikarstwa? Potrzeba posługi myślenia w pracy dziennikarza to temat wykładu, jaki wygłosi profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2016-2022. O wpływie resortowych dzieci na współczesność i obecną politykę opowie redaktor naczelny Polska Press Dorota Kania. A nie trzeba dużo szukać, bo przecież najbardziej bulwersująca sprawa ostatnich dni, czyli uwięzienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, było możliwe po postawieniu zarzutów przez prokuratora Bogusława Olewińskiego, zarejestrowanego jako tajny współpracownik Marian. O tym, a także o innych przypadkach opowiem Państwu właśnie podczas tego sympozjum. Zapraszam serdecznie. Spotkanie zakończy panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy, absolwentów Toruńskiej Akademii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Radia Maryja i w mediach społecznościowych uczelni. I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20:00. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.